Więc leciałem z Krakowa i to, co mnie zdziwiło, że... Znaczy nie zdziwiło mnie to, że samolot był pełny Polaków, no bo to jakby jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale zdziwiło mnie to, ile Polacy ze sobą zabierają walizek na to, żeby spędzić kilka dni za granicą. Byłem po prostu tym przerażony. Fajnie jest to, że mogę zabrać się w małą walizkę, chociaż jak kupiłem bilet, to miałem już 20 kilo wliczone w cenę biletu. No i wziąłem sobie bagaż podręczny mały, który potem bardzo tego żałowałem, dlatego że jak przyjechałem na lotnisko, to musiałem czekać 20 minut na to, żeby otworzyli bramkę. No i jakoś tak poszedłem do toalety, jak wróciłem już z toalety, to po prostu bramkę otworzyli w międzyczasie, wszystko było zawalone. I stałem 45 minut w kolejce, żeby nadać tylko bagaż, po czym jak podszedłem, to pan mi powiedział, że ten mój bagaż jest tak mały, że mogę go zabrać do samolotu, więc w sumie się ucieszyłem, ale napatrzyłem się na to, na te problemy bagażowe, że ktoś ma za duży bagaż, nieopłacony, dopłaty i tak dalej, więc stwierdziłem, że to jest masakra właśnie, że ludzie tak się tymi bagażami i ciuchami, że to jest takie ważne, zwłaszcza, że jedziemy do ciepłych krajów i wiadomo, że jest ciepło, więc ile potrzebujesz krótkich spodenek czy koszulek z krótkim rękawkiem. W tamtym roku byłem na Cyprze. No, w tamtym roku w ogóle odwiedziłem dosyć sporo krajów i o tym wiecie, więc no, będąc tutaj właśnie w Antalii, w tym starym mieście, to no, jest to trochę... Ta architektura i ten vibe jest podobny do tego, co miałem na Cyprze, czy we Włoszech, w Hiszpanii. Widzę, że są te same rośliny, jakieś palmy, liście bananowca, dużo owoców, pomarańczy. W ogóle całe miasto przepięknie pachnie. Całe miasto przepięknie pachnie kwiatami pomarańczy, bo akurat teraz jest okres, kiedy to wszystko kwitnie, więc no jest to niesamowity zapach, więc pewnie tak właśnie to miasto zostanie w mojej pamięci, że pachnie przepięknie cytrusami. Więc myślę, że to jest fajny okres na odwiedzanie właśnie Antalii, zwłaszcza, że nie ma tak dużo turystów, nie ma takich upałów, a wszystko jest dostępne i jest też mega ciepło, dlatego że jest 26 stopni. A jest 12 godzina, więc podejrzewam, że wieczorem będzie jeszcze cieplej. Yes, you have to be careful like this. Holy moly. Yeah. Mm-hmm. That's why I bought this camera here. But I can see myself. I am that shallow. Ja pierdolę, kto miał taki pomysł, żeby wybudować taką windę tutaj? Wow. I guess back we're not going the same way. A więc nie ma piaszczystej plaży, jest kamienista, piękna plaża. I dużo komarów. Look for these cats. This is so... I will eat under the stress. Didn't get it at all. Kolejny dzień, piękna pogoda. Właśnie się wybrałem do parku Kursunlu. Znalazłem na Google Maps, że to jest bardzo fajny park i warty odwiedzenia. Nie jest drogie wejście tam. I muszę przyznać, że poruszanie się po Antalii jest dosyć fajne i proste. Jest bardzo dobre połączenie w każdy zakątek miasta i na każdym przystanku macie kod QR, gdzie możecie sprawdzić, jaka linia właśnie tędy jedzie i o której godzinie. Oprócz tego wszędzie możecie spotkać takie urządzenia do wezwania taksówki. One wiszą po prostu wszędzie, na drzewach, na przystankach autobusowych, także jest, no, ogólnie jest bardzo łatwo się poruszać w tym mieście, nawet dla osoby, która nie zna za bardzo tutaj tego regionu i miasta. No i bilet kosztuje około 2 zł jednorazowy, więc też nie jest drogo. Jeśli jednak chodzi o taksówki, no to są drogie. Także mówiłem o tym, że autobusy tak fajnie funkcjonują i się nie pojawił nasz autobus, więc mamy przerwę. Ciężko się ze wszystkim tutaj dogadać, ale udało mi się kupić bilety na Łódź. Wyprawa 45 minut, 60 minut tutaj wzdłuż wybrzeża, 700 lirów, to powinno być jakieś około 20 euro, ale myślę, że warto, bo jest przepięknie. Planuję też kupić taką wycieczkę 6-godzinną, trochę dalej wypływa Łódź, więc zobaczymy, czy mi się to uda. I też właśnie pływałem sobie łódką dookoła Cypru. No i od tamtego czasu uważam, że właśnie w takich ciepłych krajach warto przepłynąć się łódką dookoła lądu, dlatego że z tej perspektywy możemy zobaczyć dużo pięknie wyrzeźbionych skał oraz jaskiń i w tym przypadku też wodospadów. Także mega się cieszę, że pomimo tego, że nie mogłem się dogadać z facetem, który sprzedawał bilety, nie potrafił określić, kiedy Łódź odpływa, no to się cieszę, że w ostatniej chwili przyszła jakaś kobitka, która potrafiła się porozumieć po angielsku i udało się kupić bilety, bo naprawdę jest przepięknie i przede wszystkim woda jest przepięknego koloru, także cieszy to oko, cieszy. Także za mną jest wycieczka łodzią, było bardzo fajnie, jestem z siebie dumny, dlatego że nie dałem się naciągnąć po raz kolejny, chcieli mi sprzedać jedno piwo za 250 lirów, ale na szczęście zapytałem się wcześniej, ile kosztuje i odmówiłem, chociaż próbowali mi wcisnąć, że to jest normalna cena, ale ja wiem, że tak wcale nie jest, więc uważajcie, bo na każdym kroku chcą naciągnąć naiwnych turystów. So good that we're going earlier. Yeah.